szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie słuchacze, to jest już 50. odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. Zapraszam Was do wysłuchania. W dzisiejszym odcinku poznacie moje różne przyzwyczajenia, dziwactwa, różne fobie, które mam w sobie i które są ze mną od wielu, wielu lat. Może okaże się, że wy też coś takiego macie i myśleliście, że nikt inny tak nie ma, a odkryjecie tutaj w tym podcaście, że nie jesteście sami. No właśnie, to jest to, że tą ideą przyświecającą mi przy tworzeniu podcastu Szklanka do połowy pełna było to, żeby pokazywać życie od takiej pozytywnej strony, że nawet jak macie jakieś tam swoje ułomności, jakieś swoje fobie, jakieś swoje lęki, to z tym można żyć i można przez to życie iść, świetnie się przy tym bawiąc. Także zapraszam dzisiaj na taki jubileuszowy 50. odcinek, w którym poopowiadam Wam, wypisałem sobie 10 takich moich przyzwyczajeń, fobii. One nie są w jakiejś kolejności ułożone, to kolejność była taka, że po prostu te, które sobie najpierw przypomniałem, są na początku, a później są takie, o których pomyślałem później i sobie wypisałem właśnie takie moje różne dziwactwa. Także lecimy po kolei. Pierwsza rzecz, która od razu mi wpadła do głowy, to jest problem z rozmowami telefonicznymi. Po prostu znacie tego mema, że to spotkanie mogło być mailem. Dla mnie każdy telefon mógłby być mailem. Ja jak przyszedłem do pierwszej pracy, to byłem w szoku, że pani Grażynka z panią Janinką, których dzieliło na korytarzu dwa pokoje, że one do siebie dzwoniły w jakichś tam sprawach, że urzędnicy tak mają, że mają wewnętrzne telefony i po prostu tam sobie wklepują trzy cyferki i oni ze sobą gadają przez telefon, zamiast zrobić te pięć kroków i po prostu podejść i porozmawiać z człowiekiem w twarzą w twarz. No i dla mnie to było mega dziwne. Ja nigdy się nie mogłem przyzwyczaić. Zawsze dla mnie telefon, czy to w sprawie jakiejś zawodowej, czy w ogóle tak, żeby się odezwać do kogoś, to jest ciężki temat. Nie wiem, z czego to wynika, szczerze mówiąc, ale zawsze to jest dla mnie wyzwanie, bo się zastanawiam konkretnie, co chcę komuś powiedzieć. Często nawet sobie rozpisuję na kartce dokładnie, co ja mam powiedzieć, żebym nie zapomniał, bo jak już zadzwonię, no to już nie będę wtedy po prostu biała ściana, biała plama i nic nie widzę, nie wiem, co się dzieje. Także to jest coś takiego, co we mnie jest. Nie wiem, czy też tak macie, że wolicie pewne rzeczy załatwiać mailem właśnie. No bo jest to taka forma właśnie, że możecie się zastanowić, napisać na brudno. Nic się nie stanie, jak tam najwyżej coś się zmieni, dopisze się w tym mailu, czy tam, nie wiem, na WhatsAppie napisać, a niekoniecznie, żeby dzwonić. Wiem, że niektórzy właśnie jako tą formę dominującą w komunikacji mają formę telefoniczną. No ja kompletnie tego nie rozumiem. Zawsze się bałem dzwonić i też miałem problem z tym, nie wiem, żeby na przykład umówić się do lekarza, no to tam się czeka strasznie długo. To mnie po prostu tak wyprowadza z równowagi, że jesteś 50. w kolejce i musisz czekać, aż ta pani Jadzia z tej recepcji odbierze ten telefon w końcu, no i coś tam się ustali. Także to jest pierwszy z tych moich takich lęków, to na pewno od razu muszę Wam się zwierzyć właśnie z tego lęku przed telefonami. Co innego używać właśnie w formie Messengera, WhatsAppa, maila i tak dalej. Wszystkie inne formy komunikacji, a już najlepiej komunikacji po prostu face to face, twarzą w twarz i tyle. Tak załatwiam sprawy, a jeżeli muszę dzwonić, no to oczywiście dzwonię. To nie jest tak, że do mnie się nie da dodzwonić albo ja do nikogo nie dzwonię, ale właśnie te telefony są zawsze dla mnie takim wyzwaniem, więc to jest taka pierwsza moja fobia. Druga sprawa to chodzenie do sklepów różnego rodzaju, w których są bramki. No i ta fobia, taka wiecie, taka memiczna właśnie, że o, nic nie zrobiłeś, ale i tak się boisz, że zadzwoni ta bramka, jak wychodzisz ze sklepu, ona się wiąże z pewną historią i myślę, że od tego czasu jakby w moim życiu zaczęła się ta fobia, ten lęk przed tym, że jak wchodzę gdzieś tam do jakiegoś sklepu, nawet wchodzę z żoną powiedzmy do jakiejś Sephory, do jakiejś Zary, do sklepu, gdzie są ciuchy i na przykład jest tylko asortyment dla kobiet,
Więc po co ja bym miał coś takiego tam dla siebie brać? Ale i tak mi się wydaje, że po prostu ci wszyscy ochroniarze się na mnie gapią, że zawsze jak wychodzę, to się może zapalić lampka na tej bramce i już wam opowiadam, z czego się to wzięło. Wyobraźcie sobie, że jest jakieś letnie popołudnie, są wakacje, jesteście w podstawówce i razem z kumplem bawicie się na podwórku. I w pewnym momencie mama tego waszego kumpla, nazwijmy go Andrzej, mówi: a wiecie co, dzieciaki, ja jadę do sklepu, chcecie jechać ze mną? No spoko, pewnie, no nie mamy nic do robienia, to jedziemy do sklepu. No i pamiętam jak dziś, to był Lidl, dokładnie pamiętam, który to był Lidl, bo to blisko mojego domu rodzinnego. Jedziemy tam właśnie z mamą mojego kumpla Andrzeja i... co? I wchodzimy na zakupy. No i mama coś tam zaczęła jego coś sobie tam z listy wykreślać, jakieś tam warzywka, jakieś tam pieczywo i tak dalej. A my poszliśmy na jakieś tam słodycze. I pamiętam, że Andrzej miał wtedy na... to był taki czas, że telefony były jeszcze takie siermiężne i on miał taki futerał, takie etui zawieszone na szyję. I w tym etui miał chyba Nokię, czy jakiegoś Sony Ericssona, nie pamiętam. Chyba to była jakaś gruba Nokia. No i tak sobie chodzimy po tym sklepie, a to jest ważne z tym etui, żebyście wiedzieli. Chodzimy sobie po tym sklepie, coś tam sobie wybieramy, nie wiem, czy tam nam powiedziała ta mama, że mamy sobie jakieś tam lody znaleźć, czy jakieś tam słodycze, czy cokolwiek. I w pewnym momencie Andrzej mówi do mnie: wiesz co, Mati, weź mi potrzymaj tutaj, możesz mi potrzymać to etui? No ja mówię, no spoko, jakby nie myślałem w tym momencie w ogóle po co on chce, żebym mu trzymał to etui. Po prostu wziąłem to etui, schowałem do kieszeni, no i tyle, nie? Czy tam, czekajcie, nie wiem, czy to było etui, nie, to było tak, że on poprosił mnie, żebym potrzymał mu telefon. I ja schowałem ten telefon do kieszeni i mówię: dobra, no okej, spoko, to idziemy. No i tam już powybieraliśmy te wszystkie rzeczy i idziemy do kasy i ja już widzę, że przy tej kasie będzie problem, bo przy kasie stał pan ochroniarz. I coś tam już słyszę z daleka, że woła: proszę pani, to pani dzieci, pani z nimi przyszła? A ta mama tego kolegi mówi: no tak, no moje, no tak, tak, tak jest. I ten ochroniarz mówi: to zapraszam tutaj na bok. No i ona w szoku, ja w szoku, Andrzej nie w szoku. Andrzej taki, no że było mu głupio, zmieszany. No i ten ochroniarz do niego mówi: no i co tam masz? Pokaż, co masz. A on mówi: no ale nic nie mam, nic nie brałem. No i ten ochroniarz tak dalej: no już dawaj, pokazuj, bo zaraz co, mam na policję dzwonić? Pokazuj, co tam masz. I słuchajcie, nie uwierzycie, on w tym etui na telefon schował dwa Raffaello. Z takiego dużego opakowania. Wyjął z tego opakowania te Raffaello i włożył dwa takie pojedyncze Raffaello do tego etui, bo tyle się zmieściło. No ja byłem w szoku, no ale takim byłem nieświadomym współsprawcą tego zdarzenia. Także no, to pamiętam, że to się skończyło tak, że po prostu ta mama tego kolegi zapłaciła za całe to opakowanie i jakby na tym sprawa się zakończyła. Ale dla mnie to było tak w ogóle ogromne przeżycie, że wiecie, ja... do dzisiaj pamiętam i minę tego ochroniarza, który się patrzy na tego mojego kumpla z podwórkiem i mówi: ale dlaczego ty to wziąłeś? Przecież no mama tutaj normalnie płaci, zrobiła duże zakupy, stać was na to, żeby sobie kupić. I on tak się patrzy takimi maślanymi oczami na tego ochroniarza i mówi: no bo mnie tak prosiło to Raffaello, żeby je wziąć. I co, myślę: Jezu, Andrzej, ty jesteś jełop totalny. No i nic, no i właśnie... tak to się stało, nic się nie wydarzyło generalnie, ta mama zapłaciła za to Raffaello, ale od tej pory takie mam wrażenie, tak sobie to tłumaczę, że za każdym razem jak gdzieś wchodzę do jakiegoś sklepu, to po prostu jestem zdenerwowany, że muszę przechodzić w ogóle przez tą bramkę, a jak wychodzę, to się już parę razy zdarzyło, że gdzieś tam się rozmagnesowała karta czy coś tam, no różnie się zdarza, że zadzwoniła ta bramka. No ja po prostu jestem cały zlany potem, co się dzieje, przecież ja nic nie, w życiu nie ukradłem, jestem uczciwym człowiekiem, ale zawsze mam takie wrażenie właśnie, że coś się dzieje, jak wychodzę ze sklepu, gdzie są właśnie te bramki. Także to była historia numer 2. Moje dziwactwo numer 3, chociaż nie wiem, czy takie dziwactwo, bo dużo ludzi tak ma,
Ja korzystam, jak wiecie, na co dzień z komunikacji miejskiej, codziennie. I to jest bus, tramwaj, autobus, wszelkiego rodzaju środki komunikacji miejskiej. I będąc w tych środkach komunikacji, ja zawsze staram się mieć naładowane słuchawki, a najczęściej mam w ogóle dwa rodzaje, i duże słuchawki, i mniejsze, i że zawsze staram się, żeby one były naładowane, zawsze w autobusie, czy to w tramwaju, czy to w busie. Słucham, najczęściej to są podcasty, rzadziej książki, a najrzadziej ostatnio muzyka, chociaż kiedyś jak byłem gdzieś tam w okresie szkolnym, to słuchałem tylko muzyki. Nie było takiej fazy na podcasty i na audiobooki, a teraz jakoś się tak przerzuciłem na to słowo mówione i właśnie najczęściej słucham podcastów albo audiobooków. No i o co chodzi? No może nie tyle jest to dziwne, że ja tak słucham tej muzyki, bo większość ludzi, którzy korzystają z komunikacji, żeby się jakoś wyodrębnić, po prostu swoją jaźń z tego tłumu, nie słuchać jak tam pani Jaćka z panią Graszką rozmawia o swoich tam problemach, czy tam nie wiem, jacyś kibole wchodzą i z głośniczka małego puszczają jakieś tam przyśpiewki i tak dalej, no różnie bywa. Różni ludzie są w tej strukturze społecznej i korzystają z komunikacji miejskiej, dlatego najczęściej właśnie używam. Ale powiem wam, że ja odkryłem jakiś czas temu, kiedy zapomniałem słuchawek, że to jest jakieś moje takie dziwactwo właśnie, że jak siedziałem sam, bez słuchawek, to się czułem taki wyobcowany, że to nie jest to moje miejsce, gdzie zawsze jestem. Byłem tak przyzwyczajony, że jak tylko wchodzę do autobusu, to włączam te słuchawki, włączam jakieś tam swoje audiobooki, swoje podcasty i się czuję, to jest takie moje personal space i się czuję jakby spokojnie, bezpiecznie. A bez tego się czułem jakiś taki zagubiony, jakby to było zupełnie inne miejsce. Także nie wiem, czy tak macie, jak gdzieś tam idziecie, czy nie wiem, na bieganie, że zawsze biegacie z muzyką, a raz pójdziecie bez i nagle czujecie się tak dziwnie, że tutaj są jakieś odgłosy, tutaj ludzie są rozmawiają, żartują, śmieją się, popychają i tak dalej. Masa różnych dźwięków dochodzi. No a jak się ma te słuchawki, to no, jesteś odcięty od tego świata. Także no, to jest kolejna takie moje dziwactwo. Nie wiem, czy też tak macie. Dajcie znać w komentarzach na YouTubie, na Spotify'u, czy też tak macie, a my przejdziemy do kolejnej mojej fobii. O, i to jest coś takiego, co jak opowiedziałem w pracy, to ludzie byli w szoku. I generalnie ludzie są w szoku i mówią, po co ty to robisz? Po cholerę ty to robisz? I zaraz wam opowiem, o co chodzi. Spanie w nocy. Generalnie jest tak, jak już w którymś odcinku opowiadałem, że ja wyciskam czas jak cytrynę. Staram się, gdzieś tam mam te swoje drzemki kilku godzin, ale jak już wstanę, to staram się wyciskać czas i przez to kładę się no, dosyć późno, a wstaję rano do pracy, czy tam w weekendy staram się rano wstać, żeby jak najwięcej zrobić za dnia. I co robię, żeby mieć absolutną pewność, że wstanę na busa, bo jak wiecie z odcinku o prawo jazdy, że muszę być zorganizowany, bo bus jeździ tam raz na godzinę, czasami raz na pół godziny w godzinach szczytu, żeby zdążyć. Słuchajcie, co robię? Mam budziki, tak co godzinę, co pół godziny w nocy. Wyobraźcie sobie, że kładziecie się spać powiedzmy o 23, a pierwszy wasz budzik jest 24:30 albo 1:45, 2:30, 3:35, 4:20 i tak dalej. Po co ja tak mam? No i powiem wam tak, po pierwsze, żeby mieć pewność absolutną, że któryś z tych budzików mnie na pewno obudzi. Że, no bo czasami się zdarza, że nie wiem, zostawicie gdzieś tam ręką, klikniecie tą, jak to się nazywa? Drzemkę. Że klikniecie drzemkę, no i potem jest problem. Więc jak klikam ileś tam tych budzików, ale najważniejsze dla mnie jest to uczucie, jakie się ma, jak się obudzisz w nocy i patrzysz, jest dopiero 2:30, stary, jeszcze masz 5 godzin snu, czy tam ileś.
I to jest niesamowite uczucie. Ja je kocham, ja je uwielbiam. To jest takie moje wariactwo. Że po prostu nastawiam sobie te budziki dla tej chwili, że patrzę, o jen, 1:30. Cała noc jeszcze do przespania. Super, to się kładę dalej. Potem wstaję znowu, 3:30. Jeju, jeszcze mam dalej czas. Nie muszę jeszcze wstawać. Super. No i dlatego mam kilka budzików w nocy, co jest kolejnym takim wariactwem, może nie fobią, ale jakimś takim moim przyzwyczajeniem, które mam, o którym chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Dajcie znać, czy też tak macie, czy macie po prostu, że no siódma to wstaje i tyle. Niektórzy tak mają, że wstają w ogóle przed budzikami, nastawiają sobie budziki, a wstają przed budzikami. No to jest już w ogóle hit. Ja pamiętam, że moja babcia świętej pamięci to wstawała po prostu właśnie jak w zegarku, mimo że ona żadnego budzika nie miała. Po prostu wstawała o godzinie tam siódmej i wyszykowywała mnie do szkoły na przykład i tak dalej. Więc no, są ludzie, którzy nie potrzebują budzika, a ja jestem osobą, która potrzebuje go aż nadto. Następna rzecz dzieje się nad morzem. I może dobrze, że to się tak rzadko dzieje, bo tylko tam, więc no, nie widać tego aż tak bardzo. I to mi powiedziała moja mama, że mam tak już od wczesnego dzieciństwa, że brzydzę się piasku pod stopami. Niektórzy lubią właśnie jakieś takie boso przez świat chodzić w zgodzie z naturą, że nie wiem, chodzą po trawniku, po działce bosymi stopami, bo to wtedy jest taki kontakt z naturą. Ja absolutnie tak nie mam, wręcz odwrotnie. Jak wszyscy chodzą po plaży w jakichś tam klapkach, w jakichś sandałkach i sobie zdejmują szybciutko, żeby sobie nóżkami bosymi pochodzić po plaży, no to ja nie. To ja wolę mieć Adidasy albo jakieś tam sandały, cokolwiek, ale mieć na nogach. Ja też jak po domu chodzę, no nawet nie wiedziałem, tak teraz głośno myślę sobie, że to powiem. Ja wolę chodzić w skarpetach. Jak się wykąpię i się kładę spać, to zakładam skarpety. Nie wiem, czy wy tak macie, czy, bo niektórzy mają tak, że po prostu bez skarpet i w samej bieliźnie, a ja muszę po prostu być opatulony, przynajmniej stópki muszę mieć opatulone i nie lubię chodzić, czy to nawet po mieszkaniu, czy to po gdzieś tam na dworze, po trawie, czy zwłaszcza po piasku, który się przykleja, jak mokry piasek i tak sobie chodzicie brzegiem, że woda wam obmywa, a potem te nogi są brudne, klejące i w ogóle no, mnie to strasznie brzydzi i to miałem od zawsze. Nie wiem, czy tak macie, dajcie znać, czy też tak macie, ale większość ludzi tak nie ma na pewno. A z plaży przejdziemy sobie do kuchni, do jedzenia, bo pomyślicie sobie, że w kuchni, co można w kuchni mieć jakieś swoje, znaczy przyzwyczajenia oczywiście można mieć do jakichś dań, coś się lubi, coś się nie lubi, ale tu was zaskoczę. Ja mam taką fazę, takie coś, że jak są jakieś dania do jedzenia rączkami, czy to jest jakaś rybka, a najczęściej to jest kurczaczek, jakieś nóżki, jakiś kurczak z KFC, jakieś nuggetsy i tak dalej, ja sobie zakładam, uwaga, na obie ręce woreczki takie śniadaniowe i jem to jedzenie przez te woreczki, a potem te kosteczki wszystkie wkładam do tego woreczka i wyrzucam. I tak mam też od zawsze, że właśnie nie wiedzieć czemu te dania, które się je rękoma, tego kurczaka, tą rybę, takie, nie wiem, jakieś tam sushi, jakieś różnego rodzaju właśnie potrawy, które jemy ręcznie, no to właśnie, że no ręcznie je się wszystko, ale widelcem i nożem czy pałeczkami, a tutaj po prostu samymi rękoma, to mam na myśli. I właśnie mam tak, że do dzisiaj sobie tak jem, ale w ogóle nie wiem, wydaje mi się, że ja tym nikogo nie krzywdzę, więc skoro ja tak sobie robię, ja tak lubię, no to nic się nie dzieje, że tak mam po prostu. A teraz takie klasyczne lęki, które pewnie wielu z was też ma. Lęk wysokości. No i to nie jest tak, że ja po prostu jak pojadę windą na pierwsze piętro, to o, już się boję. Nie, nie. Ale mam takie wspomnienie z podstawówki, jak mieliśmy wycieczkę na Pomorze
i byliśmy w jakiejś tam katedrze, chyba w Gdańsku, i tam trzeba było wejść na wieżę katedralną. No i słuchajcie, nie dałem rady, musiałem czekać na resztę. Inne wspomnienie z moim lękiem wysokości. Jak z rodzicami byliśmy w parku rozrywki i mój brat z moim tatą poszli na jakąś tam super wysoką wieżę i z tej wieży się jechało takim pontonem w wodzie i tak dalej. I to się, no, dla nich to było też spore przeżycie, ale ja miałem z mamą pójść na jakąś mniejszą zjeżdżalnię, ale tak mi mama opowiadała i reszta rodziny, że tak było. I domyślam się, że no tak mogło być, że po prostu ja stchórzyłem w ostatniej chwili, a to była jakaś strasznie długa kolejka i trzeba było po schodach na górę i tak dalej. I z tym pontonem na dwie osoby. I że moja mama mówi, że schodziła ze mną z samej góry, bo ja stwierdziłem, że no ja jednak nie dam rady zjechać tym pontonem i koniec. Także no, to jest coś takiego we mnie, że to jest ten lęk wysokości na pewno i on jest cały czas ze mną. Kolejna sprawa to jest jak są na przykład jak jeździcie w góry i są te, jak to się nazywa, kolejki linowe. No to ja nie ufam. Raz byłem i mam takie przeżycie, że byłem w podstawówce na wycieczce szkolnej i mam takie wspomnienie jak dziś, że jadę i tam się zamyka taką jakby, no nad sobą macie taką barierkę, to się zamyka i to się trzyma pod nogami. I słuchajcie, jechałem z kumplem i pojechaliśmy już, zjechaliśmy, dojeżdżamy na dół, mamy wysiadać i ja już trzymam tą barierkę, żeby to podnieść, żeby zeskoczyć z tego, no bo to jedzie, to się nie zatrzymuje. A on trzyma to nogami i ja nie mogę tego podnieść. No i w końcu na siłę to tak podniosłem, aż mu prawie te nogi wywróciłem. No to powiem wam, że tak, to było dla mnie też szokiem i może to jakby pogłębiło ten mój lęk wysokości. No nie lubię takich sytuacji. Ja nie chodzę na jakieś tam diabelski młyn, nie chodzę na jakieś, jak gdzieś można zobaczyć zabytki i trzeba wejść gdzieś na jakąś wieżę, po jakichś schodach. Tak jak wam opowiadałem w tej historii z dronem, że musiałem wejść parę metrów po drabinie, no to było też dla mnie bardzo stresujące. Także ten lęk wysokości wygląda właśnie w taki sposób. No i drugi z tych podstawowych lęków to jest taki lęk, wydaje mi się, że bardzo racjonalny, lęk przed głęboką wodą. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale no ja nie lubię takiego uczucia, jak sobie pływacie, bo ja umiem pływać, co prawda tylko żabką i to nie jest jakoś super. Ja się nauczyłem bardzo późno pływać. To nie było tak, że we wczesnym dzieciństwie. Jakoś już byłem chyba nastolatkiem czy coś takiego, ale wiem, że są osoby dorosłe, które nie potrafią pływać i nie ma w tym nic złego. No nie każdy musi wszystko umieć robić. W każdym razie, no właśnie, ja się nauczyłem dosyć późno pływać i umiem pływać żabką i nie jestem jakoś super zadowolony, nie ufam jakoś super tym moim umiejętnościom pływackim, więc nie cierpię po prostu takiej sytuacji, gdy nie mam dna pod nogami, że jest po prostu tak głęboko, że muszę nogami pracować, bo nie mogę stać w tej wodzie. I to mi się wydaje, że to jest takie racjonalne podejście, żeby mieć właśnie do tej wody szacunek, bo ile osób co roku, jak jest właśnie ten sezon wakacyjny, ile osób się topi, bo sobie myśli urabura, o ja sobie wypiję parę radlerków, idę sobie popływać, no już nie wypływa, nie? No, także wydaje mi się, że to jest jeden z takich bardziej racjonalnych lęków i większość z nas taki lęk posiada i zazdroszczę tym, którzy mają takie umiejętności, że sobie mogą popływać, że płyną sobie przez jezioro, wpław albo przez rzekę i się nie boją na przykład nurtu i tak dalej. No to zazdroszczę. Ja czegoś takiego nie mam, no i to jest taki jeden z tych właśnie takich podstawowych moich lęków. A teraz coś, czego się pewnie nie spodziewacie, bo z takiej sfery realnej przejdziemy do sfery wirtualnej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja oprócz tego, że reklamuję ten podcast, że wstawiam zdjęcia, wstawiam grafiki z AI, wstawiam odcinki i tak dalej na moich socialach, czy to na Spotify, na YouTubie, na Apple Podcast, trochę działam na TikToku, czasami coś tam napiszę na stronie, jakiś tam felieton.
ale generalnie ja nie komentuję innych twórców internetowych. I może dlatego, że nie komentuję, to te zasięgi nie są jakieś olbrzymie, ale to jest właśnie kolejny z moich lęków. Ja po prostu się boję, że ktoś mi zwróci uwagę, że nie wiem, jakoś nigdy nie miałem potrzeby komentowania, jak tam oglądałem jakiegoś stronę z memami, jakiegoś Quake'a, Joe Monstera i tak dalej, jakieś demotywatory 100 lat temu. To nigdy nie rozumiałem ludzi, którzy klikają jeszcze w ten obrazek, w tego demota i jeszcze piszą, zastanawiają się, jak tam komuś dowalić, piszą ten komentarz i tam wchodzą w jakieś dyskusje. Ja dla mnie to 3 sekundy, aha, pośmieję się albo nie z tego obrazka i jadę dalej, albo nie wiem, przeczytam jakiś artykuł, zainteresuje mnie albo nie i po prostu przechodzę dalej, no bo internet jest tak wielkim miejscem, tyle się można dowiedzieć, a czasu jest tak mało, żeby sobie skorzystać z tego internetu, że po prostu wydaje mi się, że to jest marnowanie czasu właśnie na jakieś takie głupoty. Co innego jakaś taka dyskusja w komentarzach, która buduje społeczność, która jest oparta na jakimś wzajemnym szacunku, na jakiejś konstruktywnej krytyce, no to i owszem, to słyszę od wielu twórców internetowych, czy od youtuberów, czy od podcasterów, że to jest fajne i też bardzo was zachęcam do tego, żebyśmy podyskutowali sobie razem, może jak wy zaczniecie pisać komentarze, to ja też się otworzę i też będę z wami chętnie dyskutował, czy to na fejsie, czy to na Instagramie, czy to właśnie na Spotify, czy na YouTubie, no wszędzie tam, gdzie znajdziecie podcast Szklanka do Połowy Pełna, tam możecie pisać swoje przemyślenia, bo może no na te 50 odcinków właśnie może byśmy sobie podyskutowali, co zrobić lepiej, co wyrzucić, jakie wam się serie podobają, jakie mniej. No i po prostu chciałbym posłuchać waszego zdania, bo też ono się dla mnie niezmiernie liczy. Widzę, jak wyglądają statystyki, że jesteście, że słuchacie, że są słuchacze, którzy powracają, że są tacy, którzy wolą YouTube'a, są tacy, którzy gdzieś tam na iPhone'ach sobie na Apple Podcast słuchają, a są tacy, którzy są cały czas właśnie na Spotify, no bo to jest taka forma, że możecie sobie, nie wiem, prasować, odkurzać, iść na wycieczkę, wracać z pracy autobusem i możecie sobie po prostu takiego mojego oględzenia posłuchać. No i ostatni z moich tych wariat, lęków, o których wam dzisiaj opowiem, bo długo się zastanawiałem, czy dobiję do 10, ale przypomniałem sobie jeden taki mój lęk, który ze mną jest i mnie nie opuszcza i mam nadzieję, że już zakończyłem ten etap w moim życiu i nigdy więcej ten lęk mi nie będzie towarzyszył i to jest strach przed egzaminami. I czy to są egzaminy ustne, czy pisemne? Z ustnymi dużo gorzej, od razu wam powiem. U mnie, nie wiem jak u was, ja miałem kilka egzaminów ustnych na studiach i później na aplikacji radcowskiej. Chyba to były 2 czy 3 i pamiętam, że przynajmniej jeden z nich musiałem powtarzać, bo po prostu się zatrzymałem. Dostałem pytanie na kartce, miałem czas, żeby się przygotować. To było dla mnie w ogóle tak stresujące. Taki model prowadzenia egzaminu, że wchodzą dwie osoby, jedna osoba już odpowiada i ty ją słyszysz, co ona odpowiada, a ty masz zupełnie inne pytanie, ale ty masz się w samym czasie przygotować, jak trwa dyskusja między komisją egzaminacyjną a tą osobą egzaminowaną. Więc ty masz po prostu mętlik w głowie. Może ludzie potrafią się tak wyłączyć, żeby nie słuchać i się skupić na tym, co mają robić. Ale ja pamiętam, że jak ja miałem ten egzamin, to ja dopiero się zacząłem, mogłem się zacząć zastanawiać, jak oni przestali gadać. A w tym momencie już ta komisja mówi, to proszę podejść, proszę dać pytanie i słuchamy odpowiedzi. I wiecie co? I ja miałem coś takiego, że powiedziałem jakieś tam 2 zdania, no i oni mówią, no i dalej, dalej, proszę dalej. I ja zacząłem zapętlać, jakbym po prostu jakąś piosenkę w zapętleniu. Zacząłem się obracać wokół jakiegoś tam jednego tematu i jakby już pytanie było bardzo skomplikowane, złożone, takie kazuistyczne, a ja po prostu się chwyciłem tej jednej rzeczy, którą gdzieś tam w zakamarkach umysłu odnalazłem i zacząłem po prostu wokół tej jednej, jednego tematu
cały czas jedno zdanie, drugie, trzecie, aż w końcu ten egzaminator mówi: dobrze, wystarczy. Wie pan, co pan potrzebuje jeszcze przyjść za tydzień? A na szczęście się okazało, że za tydzień poprawka była pisemnie, no i zdałem ją na piątkę. Także to tak jest. No a jeżeli chodzi o te egzaminy pisemne, to ja wiem, już był odcinek o egzaminach, ale na pewno wrócę do egzaminu tego zawodowego, bo teraz już jak go zdałem, to mogę wam opowiedzieć dokładnie, jak on wygląda, bo to nie jest tak, że przychodzicie sobie na godzinkę, robicie test jednokrotnego wyboru, wychodzicie i już jest sprawa załatwiona. Tylko to jest 4 dni, maraton i wszystko, co się z tym wiąże i jakie rzeczy się działy na tym egzaminie, to wam opowiem kiedyś w jakimś następnym odcinku, ale na dzisiaj, jeżeli chodzi o te fobie, no to właśnie tyle. Nie bójcie się egzaminów, bo no trzeba je zdawać, to mogę wam tyle powiedzieć, że napijcie się wody w domu, zjedzcie coś, napijcie się kawy, no i starajcie się po prostu, pomyślcie sobie w ten sposób, że co najgorszego się może wydarzyć. No najgorsze się może wydarzyć, że nie zdacie i będzie jakaś tam poprawka. Gorzej, jak to jest taka poprawka, jak ja miałem właśnie w tym egzaminie zawodowym, że na tą poprawkę musicie czekać rok. Ale mało jest takich egzaminów. Zwykle jest tak, że na studiach czy w szkole tą poprawkę macie za tydzień czy za dwa, no to możecie się przygotować celująco na takie wyzwanie. Także to by było ode mnie na tyle w tym jubileuszowym, 50. już odcinku podcastu. Mam nadzieję, że dalej będziecie ze mną. Przesyłajcie ten podcast swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, żeby ta nasza społeczność rosła. Mam nadzieję, że już niedługo wrócą nasze serie podcastowe. Ja to wszystko robię sam, od pomysłu przez teraz nagrywanie, montaż i tak dalej, i promocje, i no z tego też wynika, że czasami te podcasty albo wychodzą nieregularnie, że wiecie, że nie wiem, w zeszłym roku był taki czas, że przez parę tygodni nie było. To też jest kwestia weny, czasami w ogóle nie mam jakby weny, a nie chcę iść ślepo za jakimiś tam trendami Google'a, żeby specjalnie wam robić, bo gdyby tak było, no to bym teraz wstawiał 3 odcinki tylko o powodzi, o tym, jak się pomaga, o tym, jaki to jest wielka tragedia, czy to są zmiany klimatyczne i tak dalej, bo widzę, co się dzieje teraz na YouTubie zwłaszcza, czy gdzieś na X-ie. No to jest dla mnie żerowanie na ludzkiej tragedii, nawet jeżeli to jest podszyte, że no my to linkujemy jakąś tam zbiórkę, to i tak mniej będzie na tej zbiórce niż ci twórcy teraz zbiorą tych wszystkich wyświetleń i pieniędzy z reklam, także no ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło i cześć. I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do połowy pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.